Jest pierwsze branie, przykryć hamulec i tni. I tni, siedzi? O kurde, to zniszczyło, czy nie? Dziewczyny do samego brzegu rękami zaczynali karpie, patrzcie, rękami, nie pójdą. To gratulacje. Hej, 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 witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj notka, mamy prawie koniec września, temperatura jest niska. W nocy mamy 3-4 stopnie, tylko w tym roku wrzesień jest zimowy, bardzo zimowy. Nie wiem, czy to widzicie, ale zaraz wam pokażę, samochód jest załadowany tak na fulla, na maksa. Więcej tutaj chyba nic nie wejdzie. Zakupy jakieś tam zrobione. Pod fulla jedziemy w 3 osoby, ja plus dziewczyny, więc idzie taki skład mało wędkarski. Celem głównym jest, no, coś tam połapać, będzie mówić na grunt oraz fajnie spędzić czas. Jest nawet wędkarstwo.pl, który przytrzymał mi miejscówkę, bo my się damy na nockę, więc w zamian siema. A, możesz tak, dobra, z widzami zbiłeś żółwika, więc za przytrzymanie miejscówki otrzymujesz maliny dzisiaj w kulkach. Dziękuję, mój synio będzie bardzo zadowolony z tego. No i super, dzisiaj w kulkach nie płacę, tylko płacę w malinach, no więc... No to rzeczywiście, że tak, to wiesz, tak z nawiasem, nie? No więc wszędzie mam ludzi prostawianych, dzisiaj miejscówka przytrzymana. Co wpadło? Dwa bolki, na co? Na kulkę. Tak? O kurde, zdarzają się. Kulka. Tutaj to no właśnie często się takie coś zdarza. Powiem ci szczerze, że ja byłem nastawiony na karpia. No. Może leszcza, nie? A to boli, zawsze co innego niż się nastawiasz. Chyba niespodzianka, no. Dobra, a my tam się rozstawiamy. Mamy wieczór, więc rozstawianie się po wieczorze. W ogóle też obstałem, że się w nocy będziemy się rozstawiać. Rod podstoi, wędki trzeba pomontować. Namiot rozłożyć, w sumie dwa namioty planujemy rozłożyć, połączyć się. Jakieś jedzenie, grzanie ogarnąć. Damy radę, mamy ludzi, mamy czas. Patent na spanie dzisiaj jest taki, że łączymy dwa namioty. Ten namiot ogólnie jest takim jakby przedsionkiem, a ten bez przedsionku. Ale mamy zamiar połączyć przedsionek z tego namiotu z drugim. Mamy w sumie chyba dwie formy ogrzewania. Jeden grzejnik taki duży z tą butlą gazową, a drugi awaryjny. A drugi awaryjny w samochodzie. Mamy też słoneczko i przejściówkę specjalną. No i z tego też sobie będziemy jakieś tam jedzenie robić. Dziewczyny prawie ogarnęły łączenie namiotów. Ja się biorę za rozstawianie wędek. Wędki są mi rozstawione, wystarczy założyć przynęty, miksy rozrobić i zarzucić. Ciężko będzie nagrywać w nocy, takie, no, takie są warunki. I z takich warunków będzie film. Ogólnie tutaj na tej wodzie najlepszym patentem jest ten metod mix oraz ten dumbbells, miód. Wcześniej jakieś tam efekty mieliśmy na kulce, mini kulka wanilia 9 mm. Zdarza to coś się na gumie balonowej na cytrusie, ale rzadko. Najlepiej miód, więc ja biorę ten metod mix, nie gotowy. Gotowy też tutaj mam wanilię, bo ten też jest smaku wanilii, tylko ten trzeba rozrobić. I jest, no, inny skład niż ten tu, który tutaj jest rozrobiony. Więc co, no, moczę nasz metod mix, trochę już go namoczyłem. Dodaję wody, staram się mierzyć, na razie użyłem jednej ręki, drugą nagrywam, więc to trochę nierówno mieszam. W sumie prawie rozrobiony, kończę nagrywać. Bardziej wymieszam i na to będę łowił. Tak właśnie prezentuje się rozrobiony, gotowy metod mix Raffish. Ten, który trzeba samemu nawilżyć. Używam tych haczyków, które kupicie u nas w sklepie na sklepraffish.pl. Tych z takim zadziorem, takim kolcem, bagnetem. No i właśnie taki haczyk o rozmiarze 8 mam założony. Na to idzie dumbbells miód 8 mm. Mamy taki mix 8-10 mm. To jest pop-up i działamy. Dumbbells już założony. Oczywiście specjalnie wcześniej wygiąłem haczyk. Haczyk, jak widzicie, jest lekko wygięty. Dzięki czemu nie ma spinek, bo wcześniej potrafiły być spinki, ryby potrafiły spadać z haczyka. Po tym zabiegu w ogóle zero spinek. Pierwszy jestem zarzucony, drugi w zasadzie niczym innym się nie będzie różnił, tylko tym, że jest mniejszy koszyczek, bo duże koszyczki mi się skończyły. Więc co, dumbbells leci w foremce, w specjalnym takiej dziurce. Nie wiem, czy no, nie widzicie za bardzo tego za dumbbellsem. Przykrywamy to tym metodem miksem. No i na to ostatnio były fajne brania. Dwie wędki zarzucone, jak widać migają. No i co? Pozostaje czekać na brania i iść ucztę robić w namiocie. Taktyka, sami wiecie jaka. Zrzutu łowimy, metoda. Tutaj dziewczyny miały za zadanie połączyć dwa namioty. Wiecie co? Myślę, że wyszło perfekcyjnie, tylko Alina, no kurde, ten, zasłonięć mi tu bluzę wszystko. Super wyszło, elegancko. Jeden namiot, drugi namiot. Tutaj wchodzimy. Mamy jeden namiot. A, te drzwi otwieracie, tak? I tam jest drugi. No nie widać, ale fajnie to wygląda. Ogólnie pierwszy raz odpalamy piecyk ten gazowy, jakby tego nie widzicie, ale to tam się żarzy. To mamy takie trzy prostokąciki, to jeden się grzeje. Nie, dobrze jest, teraz widać, coś tam się grzeje. No idzie z tego ciepło, dobra, teraz musimy to przetransportować tam. Sytuacja wygląda tak, że tam jest namiot w oddali, coś tam może widać, a może nie.
Tutaj pompujemy nasze materace, na których będziemy spać. Ogrzewanie jakieś tam jest. Tak to leci. Na patencie. Namioty połączone. Materace wsadzone. Tutaj będziemy sobie coś do jedzenia robić. Tutaj będziemy siedzieć. Obok jest samochód. Mamy taki przedsionek tutaj właściwie. Piecyk, ten tutaj, który widzicie, damy na środek. Mamy jeszcze w razie wód takie grzanie. Jest ok, głośnik. Oczywiście za głośno grać nie będziemy. Ale no u nas jest tak, kurde, gdy gramy, to robią ryby, a gdy nie gramy, to ryby nie biorą. Naprawdę tak jest. Dobra, sytuacja wygląda tak, że wędki są zrzucone. Tutaj mamy na statywie światło, tam namiot. W środku będzie ogrzewanie. W ogóle warunki to są ekstra kozackie. Jako, że są dziewczyny, to w sumie coś do jedzenia też coś będzie, nie tylko do picia. I dzisiaj nasze menu ogólnie wygląda tak. Jakieś tam piwo, oczywiście wiadomo, na noc musi być. Jest jakaś tam część kuchni, o, nawet patelnia jest. Jest czym nawet sobie podgrzeć coś. Nawet jakiś grill wzięliśmy, ale chyba raczej go nie użyjemy. No i dzisiaj będzie ogólnie spaghetti serwowane. Więc no chyba fajnie pojemy. Jakbyśmy jeszcze fajnie połowili. No i tyle. I fajnie pospali. No i fajnie popili. Jesse M. My body rocks a rhythm. You beat my drum hard. I might just kick it, kick it. You wanna lick it, lick it. I love to stick it, stick it. From London to LA. Yeah, that's a ticket, ticket. Come on and kiss it, kiss it. I like that. I like the Gucci, Gucci. I love the dollar bill. I love your pocket rocket. We hit to shock it, shock it. I like the way you smile. I might just bite your lip. I see you talking, talking. Your hands are talking, talking. I love the money. No i czas na dzisiejszą kolacyjkę. Spaghetti. Jest pierwsze branie, przykryć hamulet i tni. I tni, siedzi? Mhm. O kurde, coś drzewo, czy nie? Czy w szakach już? W szakach już. A, cholera. Kurde. Ale ciągle, patrz. Tak czuć? Trzymaj. No, czekaj. Tak, ciągle. Siedzi. Daję spróbuj. Nie, da się ciągnąć. Daję spróbuj. A to coś dużego, coś wie czy nie? To jest coś dużego. Ale drapankę połamiesz, mordo. Czekaj, hamulec trochę rozkręcia. To jest coś bardzo dużego. Tylko nie za szybko, nie za szybko. Nie za szybko, bo szybko strzeli. Czekaj, czekaj. Czekaj chwilę. Dobra, możesz ciągnąć. To jest coś dużego. Czekaj, daj, daj, daj. I tak do góry, tak właśnie jak było uczone. Jest coś dużego, wędka mocno wygięta. Dumbbell smooth. No ciekawe, czy się uda wyciągnąć, to jest bardzo coś dużego. Wiesz co? Nie wiem, czy nie trzeba będzie wchodzić na ten, na rowerek wodny. To jest bardzo duża ryba. Ogromna. Masz? Idzie podbierak. Mamy na rowerku coś naprawdę bardzo dużego. Czy nam się uda wykolować? Nie wiem. Lekko hamulec wezmę do góry, czekaj. Czekaj, a nie, dobrze. Dobra. Jest ogromnego. Duża, ogromna. Ja wiem. Tylko nie za mocno do góry. Poczekaj. Nie za mocno. I powoli do góry. On jeszcze. Ale widzę, ale karp. Patrz jaki duży, nie czujcie. Fila. Mówimy do góry teraz. Idę. Wiem, dobra. Nie wiem, czy się uda podebrać, czy nie. Kończę nagrywanie, aby miał dwie ręce wolne. Tak, gratulacje. System rozwalony. Tutaj siedzi ten bydlak. Na dumbbellce miód, patrzcie. Kurde, no mówiłem, no jest wszystko. Wszystko co trzeba. Koks. Dobra. Mamy karpia na kar i macie. Bo nie mamy sobie innej maty. Dobra, leję tą wodę na niego. Czekaj, dobra, możesz go polać. Dobra. No, dobra. Jego tak się nie leje, jak się go myje, tylko trochę inaczej, ale okej. Patrzcie, jaki bydlok. Na metodę, haczyk po wygięciu. Dziesiątka czy tam ósemka, haczyk malutki. Ale byk. A tutaj druga nasza zdobycz. Pan rak. Matomiarka. Przykładamy matomiarkę. Damy czuję od początku. Ile ma kar może mieć centymetr? Tak mniej więcej damy. 80. Czyli około między 7 a 9. Między 7 a 15 kg będzie. Taki karp. Około 10-15 kg. Ładny. Taka ryba z tyłu pirotechnika, a zadymiło nas. Patrzcie. Taka ryba. Taki karp. Wyprawa, marzenie. Zaraz go zważymy. Zobaczymy, ile ma kilogramów. Tam oczywiście flara jest, to w celach artystycznych. W
w końcu wykorzystane. Walka fajna. Dziewczyny też się już uczą, bo już od razu mówię, odkażasz, woda, już mają powoli o co chodzi. Też się uczę holować. Nie, no elegancko. Polejcie go, tylko tego. Mamy karimaty zamiast zwykłej maty. Tak, do, o taką właśnie. Dobra. No i dobra, okej, super. Ile? 13. Tak. 13, razem z tym podbierakiem, będzie trochę mniej. Czekaj. 13 kg. Ile? 2 kilo. Widziałem, że ostatnio pod jednym z ostatnich filmów pytaliście się mnie o to, jakie mam sygnałki w tym roku. Ja już w swoim życiu używałem wiele sygnałków. Między innymi Monstera, Unia Monstera, mogę zachwalić sygnałki. Dość ciekawe, ale Neko, polska firma Neko, czy jakoś tak to się czyta, pisze. Zaraz wam pokażę. To są fajne sygnałki. Kupiłem je w sklepie Kakadu w Międzyrzecu Podlaskim, w którym znajdziecie m.in. nasze produkty. Tu jeszcze ustawiam wędkę, bo mi swinger opadł podczas zrzutu. No jest to 3 plus 1 centralka. Naprawdę super sprawa, pierwsza klasa. Sygnałki niezawodne, pierwsza sprawa. No ja bardzo często łowię, jestem na rybach. W zasadzie kilka razy w tygodniu, czasami po 4-5 razy w tygodniu nawet. No co 2, co 3 dni praktycznie na rybach latem. Od maja do września. No i jest to tak, że te sygnałki jeszcze nie razu w tym roku nie zmieniałem w nich baterii. Bateria cały czas trzyma. W centralce raz zmieniałem baterii, bo ja mam często tak, że zapominam centralki wyłączyć. Moja centralka jest tydzień, 2-3 tygodnie włączona. Może to mało rozładowuje baterię, ale trochę tych się dni zbiera to całkiem szybko. Sygnałki, centralka Lux. Zasięg może nie jest jakiś maksymalnie duży, aczkolwiek jest możliwy, jest ok. Wodoszczelne, bezawaryjne, bardzo proste w obsłudze, nie ma jakiegoś tam klikania. Szybko załapiemy obsługę. Design ich też jest fajny. No i tyle, mogę śmiało polecić. Cena nie jest jakaś wygórowana. Jest kolejne branie. No tylko przykryć hamulec. Niestety tym razem ryby nie udało się wyholować, no ale przecież każdego brania nie będziemy dać radę wyholować. Nie było spinki, tylko po prostu po zacięciu było pusto. No. A tam dalej, obok naszego stanowiska jest auto, którego dzisiaj w sumie prawie wcale nie używamy. I tutaj nasza melanżownia, jakby to można powiedzieć. Robi się jakieś tam jedzenie. Spaghetti, światło, a tam będziemy spać. Jest kolejne branie. Swinger upada do dołu. No, przykręć i możesz siąść. Moje przyjdzie sobie już. Sam jemy sobie kolację. Nastąpiło branie. A nie, to swoje, to jest albo sygnałek, albo swinger, albo brzuchu to się sprzątało, bo zapipczało, ale nie pojechało. Coś drobnego, albo leszcze, albo karaś, albo liny. Możesz odkręcić. W sumie to jest to, aby było branie bardziej... No właśnie, no podkręć. Dziewczyny do samego brzegu rękami naciągnęli karp. Ja patrzcie, rękami, nie pój go! No i jest taki pełnouski karp, którego się udało wyholować rękoma w sumie. Edyta dzisiaj królem wyprawy. Karp ma centymetrów trochę mniejszy niż tamten, bo... 80. Ostatnio, jak tutaj byliśmy,
to wyszło na to, że zrzuciliśmy po sobie śmieci, bo kawałki po pizzy i tego typu rzeczy były wrzucane w ognisko i nie wszystko się dobrze dopaliło, więc śmieci, nie śmieci, oczywiście te, które nam tutaj ostatnio zostały, zabieramy z sobą. Dzisiaj to wszystko posprzątamy, bo jak dojechaliśmy, się okazało, że nie wszystko się spaliło. Dzisiaj wszystko zabieramy do specjalnego pojemnika i to zabieramy z sobą. Mamy branie z samego rana. Jak widać, coś się dzieje, coś popiskuje. Więc co, no, tniemy, ciężko będzie to nagrać, bo dziewczyny nie śpią. Było branie, wycinamy. Niestety, chcieli coś na małego. Tak, jest coś niedużego, albo pusto, chyba pusto. Albo pusto, albo jakiś lesy czy inny karaś. Jest coś. Ale chodzi dziwnie. Ło! Mam ja! Patrzcie, co udało mi się złowić na dumbbellsy. Normalnie zaczepiony. Mówię, ten dumbbells wymiata. To jest boleń. Pierwszy w tym roku boleń na dumbbellsy. Patrzcie. Normalnie zaczepiony. Ale jaja. No i patrzcie. Boleń, bolek na dumbbellsa, ale jaja. Nie no, fajny połów, kurde. Branie z samego rana nagrałem, to już nie był taki odjazd typowo karpiowy. W końcu mam bolenia na dumbbellsy. Bo w kilku moich znajomych tutaj bolenia zrobiłem na dumbbellsy z gruntu. No i mi się w końcu udało. Jest git. Boleń ma centymetrów 45, czyli nie jest wymiarowy. Nie jest to największy mój boleń w życiu. Wypuszczamy zaraz. Dobra, wypuszczamy oczywiście. Rybę to przynajmniej nagra. O kurde! O, klapą mnie i zamoczył mi buta. Chorera jasna. Tych w nocy chyba ryb się nie wiem, czy udało nagrać wypuszczanie, czy nie. Bo warunki były praktycznie koszmarne. Zwłaszcza gdy z telefonu się nagrywa, już od przyszłego roku koniecznie kamera jakaś lepsza, taka, która w nocy sobie poradzi. Bo z telefonem no dużo rzeczy się nie da nagrać. Czas się pokazać, godzina 7, wszyscy pojedli, wszyscy się wyspali, połowione. Ryby dopisały, klimat dopisał, więc było bardzo, bardzo fajnie. Dwa karpie i boleń. 4 czy 5 brań, 3 ryby wyjęte, więc skuteczność fajna. Standardowo zapraszam w linki podane w opisie, na Instagrama, na TikToka, bo jest oficjalne konto, na Facebooka, na blog Raffish, na sklep. No i do następnego.